Urządzenie do ogólnej oceny ustawienia kół. Urządzenie to pozwala nam na sprawdzenie bardzo przybliżone, czy koła są ustawione prawidłowo. Chodzi o zbieżność, chodzi o kąt pochylenia koła. Jest to o tyle ważne, że źle ustawione koła mają wpływ na jazdę na zakrętach, na jazdę na śliskiej nawierzchni. Może to powodować wypadanie samochodu z zakrętów, może to powodować piski opon na zakrętach, zużycie opon nieprawidłowe. Wiadomo, że ta płyta nie jest dokładnym urządzeniem, niemniej jednak pozwala nam wstępnie określić stan zawieszenia. Również luzy w zawieszeniu, które mogą występować, spowodują, że ta płyta pokaże, że koła są ustawione nieprawidłowo. W tym samochodzie zawieszenie jest w porządku, nie ma żadnych luzów. Natomiast najczęstsze usterki wahaczy elementów zawieszenia, tutaj mam wahacz górny, który jest przeznaczony do tego pojazdu. Najczęstszą usterką są wybite tuleje metalowo-gumowe, ewentualnie luz na tak zwanym sfożniu. Jest to przegub kulowy. Luzy występują tutaj pomiędzy obudową a sfożniem wahacza. Jeśli chodzi o dolny element zawieszenia, dolny wahacz, podobnie luzy tulei metalowo-gumowych, jednej, drugiej i sfożnia, między obudową sfożnia a sfożniem. Zdarzają się również luzy między sfożniem a obudową zwrotnicy. Jak się to może objawiać? Najczęściej, jeżeli występują luzy na tulejach metalowo-gumowych, mamy drgania podczas jazdy na kierownicy, mamy stuki w czasie przejeżdżania po nierównościach, niestabilnie się samochód zachowuje na zakrętach przy pokonywaniu nierówności. Co jeszcze jest istotne? Istotne jest to, że przy wymianie tych elementów należy stosować wahacze, które nie są odlewane, tylko są kute. Chodzi o to, że struktura materiału przy wahaczu kutym jest bardziej odporna na uszkodzenia. Wahacze odlewane mogą pękać. Istotne również przy montażu tych elementów jest, aby końcowe dokręcenie śrub mocujących tuleje metalowo-gumowe następowało w momencie, kiedy samochód jest w pozycji obciążonej własnym ciężarem, czyli stoi. Nie możemy tego robić na podnośniku, to znaczy na podnośniku dokręcamy wstępnie śruby mocujące, natomiast obciążamy, czyli stawiamy samochód na kołach i wtedy najlepiej w kanale kluczem dynamometrycznym dokręcamy śruby mocujące tuleje do nadwozia. Jest to ważne, ponieważ w momencie, kiedy dokręcimy sobie tą śrubę, załóżmy, na wiszącym kole, a później ten wahacz zostanie obciążony, ten element już będzie obciążony. Już ta trwałość tego elementu będzie ograniczona.